Counter-Strike, ale w The Finals. Witajcie, z tej strony na 2K, witam was bardzo serdecznie przed wami. No, The Finals, mamy tryb Counter-Strike'a. Są atakujący, są broniący, nie ma respawnów, nie ma przedmiotów leczących życie. Tak jak dostaniecie bombę na banie, tak możecie paść, tak wam to HP się już nie odnowi w każdym bądź razie. Mamy pakę, mamy dwa jakby sajty A, B i po prostu trzeba to wygrać. Zagrajmy. Więc moi drodzy, jeszcze względem zwykłego CS-a ten tryb się troszeczkę różni, pod tym względem, że jest znacznie mniej ilości rund. Po prostu wystarczy wygrać 4 rundy i macie wina. Dobra, może zagramy heavy, jak mamy dwóch lightów, dwóch mediumów. Heavy, weźmy może jakieś miny. Nie wiem, eksplozje niech będą, dobra. Meshit, zobaczymy czy siądzie. Zazwyczaj wolę grać czymś... O, ale ma fajnego skina, chłop. A co to za emotka? Co tu się dzieje? Ja muszę kurde więcej sobie pograć. No ostatnio grałem, jak wiecie, dużo War Thundera i prawie w ogóle nie grałem The Finals. Muszę trochę powrócić tego Battle Passa sobie dobić. Ogólnie lighty, szczególnie na Monaco, giga kokszą snajperkami, to trzeba przyznać, to jest taki trochę zepsuty balans tam. Siedzą na jakimś dźwigu, jakiś, nie wiem, kościele i kampion. Tutaj na szczęście na tej mapie takich problemów mocnych aż nie odczułem, bo nie ma takich miejsc, gdzie można przykampić. O nie, mają te! Jezus, prawie umarłem. Hej, ja coś w tej rundzie zrobiłem, praktycznie nic. Spoko, mam nadzieję, że w następnej się uda. Ciekawe w ogóle, The Finals bardzo mocno eksperymentuje. Nie boi się rzucić jakiegoś nowego trybiku, tego z dnia na dzień. W ogóle skiny, to w ogóle chyba całkowicie inny odcinek musiał nagrać. Ta gra ma według mnie najlepsze kosmetyczne dodatki i tak dalej w historii gier. Nigdy nie widziałem lepszych skinów niż The Finals. To jakie oni mają pomysły, jaki to jest ładnej jakości. I teraz poczekajmy, bo tutaj mam walkę. Jak walczę, to ja muszę w ciszy walczyć. Jakieś kroki, to nie był nasz na pewno. Ale to... Jezus! Ojej, nie, ja idę. Żeby nie było, ja nie gram normalnie tak źle, no kurde, tutaj po prostu jakiś giga niefart jest. W pierwszej nikogo nie zabiłem, w drugiej, nie wiem, gdzieś wpadłem normalnie w zasadzkę przeciwników. Mam jeszcze co najmniej 2 rundy, żeby wam udowodnić, że coś potrafię. Jak tam mapa kozacko wygląda, nie? W nocy, zarąbiście. Te skrzynki takie podświetlone. Wydaje mi się, że coś zrobili z balansem tego Luisa, że on jakoś tak mniej celnie strzela, jakiś większy rozrzut ma, tak bym powiedział. Jezu, to nie była nasza mina, kurde no. Nie no, ja się aktualnie pokazuję z najgorszej strony. No po prostu jakiś niefart. Już to muszę nagrać, żeby wam to dzisiaj wrzucić. Będzie środa, na to dzień filmowy. Poranek. Specjalnie wstałem wcześniej. Trzymam się tych dwóch filmów tygodniowo. Jedziemy. No nie wiadomo, bo teraz bronimy. No, otwarty teren to nie dla mnie. Ej no... Rozrzut jest inny według mnie, jest większy niż był jakiś, nie wiem, 2 miesiące temu, bo serio od 2 miesięcy prawie nie gram. Praktycznie grałem tylko na początku sezonu i było 90 dni, teraz patrzę jest 30 dni do końca, więc... Kurde, jakoś nie wiem, ten czas tak zapierdziela. Kurde. Zagramy jeszcze jedną, ewidentnie. Ale win to win. A zaczynamy od ataku, weźmiemy tym razem mediuma. Dobra, tego tureta wypierdzielimy, on się raczej nie przydaje zbytnio. Weźmiemy zwykłe granaty i weźmy gazowe granaty. Albo weźmy gas mine. A dobra, już miałem gas mine. Dobra, niech zostanie taki setup, wydaje mi się jest w miarę spoko. A co do leczeń, o, no tam przez chwilę było widać, że leczenia są wyłączone. Dobra, mamy 2 lightów, oni mają natomiast jakiegoś heavy'ka, widziałem na szybko. 2 heavy'ków, okej. No mają, o nie, u nas już wyszedł jeden, no nie gadajcie. No przecież dopiero gra się zaczęła. Okej, wstawiamy wieżyczkę i się bronimy. No jak on nie widział, jak ja go nie widziałem? A, no tu jeszcze jeden, ej! Ale mam już jednego fraga na początek, nie jest źle. Moja wieżyczka jeszcze istnieje, więc może wpaść drugi, nie jest tak źle. Dobry raszyk to był, zostało 3 na 3, mamy pakę podłożoną, wystarczy tylko bronić. On nie widzi go, no tu jest za śmieciami. No nie, no, chłop jest ślepy, a gra snajperem. Biegnij tam! No strzelaj! Jeju, jak celowo, dobra. Zabił chociaż na tego hita, ale... nie ufam temu snajperowi naszemu. Okej, nasz typek zrekonektował, więc spoko, będziemy z nim teraz grali. No, początek jest znacznie lepszy niż cała poprzednia gra tak naprawdę w mojej opinii. Tutaj wrzuciłem szybko się z paką na sajta, podłożyłem, postawiłem wieżyczkę, zabiłem jednego, no drugi od razu na mnie wychylił. Gdzie teraz idziemy? Jak widzicie, całkowicie tutaj to inaczej wygląda niż normalny gameplay The Finals. Nie ma takich leczeń, nie zrespisz się, nie odrodzisz nikogo. Po prostu całkowicie to zmienia według mnie rozgrywkę, taki tryb. Już dostał, już tego nie wyleczy sobie, co dostał. Tam troszeczkę się wylecza, jak widzicie, mam takie żółte 3 HP. To ta żółta część się już nigdy nie odrodzi, ale cała reszta może się odrodzić. To też tego jumpada. Okej, jeden leży. O nie, granatem nie widziałem go. Nie chciałem wychylać, żeby sobie wyleczyć ten kawałek tego HP właśnie, tam taki maciupieńki. Oj, no i tu już Timek nie oddaje jakoś. Ten taki ogarnięty w miarę, ładny frag był. Dobra, 2 na 1. O, no już go widzą. Ale nie mają full HP. Okej, okej. Daleko jest. Nie wychylaj, chłopie. Moja wieżyczka! Moja wieżyczka! Czy to jego? Już nie wiem. Nie, moja została zniszczona. Thanks, bro. Ale to rozegrał, no i to jest kurde typek, nie? Teraz, żeby tak głupio się nie zabić od granatu jakiegoś. To jest właśnie dla mnie mega fajne, że w tej grze tych granatów nie widać, bo w każdej grze, co gracie, w jakiegoś Battlefielda, w Enlisted też są nawet widoczne te granaty, tak mi się wydaje, przynajmniej w większości. Granaty tutaj po prostu są niewidzialne. To się nie ma oznaczeń, nie widzisz normalnie jak lecą czy coś, ale jak spadnie koło ciebie, to nie jest podświetlony jakoś mega mocno, po prostu musisz go sam zauważyć i to jest w mojej opinii bardzo spoko. Nadaje troszeczkę realizmu. A, wiecie co, ja to wyrzucę, bo ja... chyba jeszcze kawałek z tym pójdę. To co? Łe, to jest jeszcze jedno piętro niżej. O kurde, to nie tak. No i dupa, w 2 się jakoś, 3 nawet w typów wlecieliśmy. A i w ogóle mi się przypomniało jeszcze, że miałem pogadać o martwości gry. Teraz bronimy, tak? Okej. Gracze zarzucają, że ta gra jest martwa. Ja powiem, że ona nie jest absolutnie martwa. Zresztą twórca, jeden z twórców na Discordzie swoim, na Discordzie The Finals, albo Embark Studios, nie pamiętam, chyba The Finals. Ktoś się zapytał, ile graczy około gra, nie? I on po prostu napisał, ile osób gra miesięcznie, nie? I tam chyba było 300 000? To jest kurde spora liczba. No a idą, tak? Więc, moi drodzy, gra nie jest martwa i zresztą jakby była martwa, to i tak nie jest powód, żeby w nią nie zagrać tak naprawdę. Uuu, baby. It's kinda crazy. I tu jest jakieś wejście. Okej. Last one 100 HP, I guess. A last one już jest, okej. Kurde, no tylko jednego typa zabiłem, znowu czuję się tak jakoś... Wieżyczka go biła moja. Czemu czuję się tak jakoś niezbyt dobrze, te 3 fragi? To daje mi to kurde 3. miejsce w drużynie, ale... Dobra. Finalna runda, moi drodzy. Czy uda mi się wbić wyżej niż na 3. miejsce? Całkowicie inaczej mi się gra ten tryb, no muszę to podkreślić. Jest całkowicie inaczej, nie możesz tak raszować, żeby potem się wyleczyć. Ty po prostu musisz uważać, żeby jak wychylasz, nie? A tu nie ma przejścia. Jeszcze typ gdzieś był. Nie ma go? Wyparował. Na A donieśli. Oj, myślałem, że się dziurka zrobi. Jezus! No i kurde, porobił mnie jak chciał. Postawiłem wieżyczkę, więc mamy jakąś obronę tam. To chyba już będzie win. Tak. No 5 fragów, zakończyliśmy na 3. miejscu, miałem mieć remis w 2. ale no dobra. To była znacznie lepsza gra niż ta pierwsza, nie? I widzicie, że chociaż coś potrafię. Dobra, moi drodzy, to było tyle. Trochę później ten odcinek faktycznie wrzucam, bo ten tryb już jest dawno, ale no grałem w tego War Thundera i nie miałem kiedy po prostu tego wcześniej nagrać. Fajnie się gra. To tyle. Do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć.